Jesteś na pewno zadowolony z postawy swojego zespołu w tej rundzie jesiennej, no bo to były dobre wyniki osiągane. No to już tam wcześniej mi się pytali, myślę, że tak, bo tak jak myśmy starli przez 6 kolejek 5 punktów, no to gdzieś opowało o to, że będziemy się walczyć o utrzymanie. Chociaż wiara moja w drużynę i całej drużyny w siebie no, pomogła nam osiągnąć tak wysoki wynik, na jakim jesteśmy. Trzeba przyznać, że kadra nasza jest bardzo naprawdę mała, bo jest nas 16-17, jak przypadną dwie kontuzje i kartki, to jest nas naprawdę bardzo mało. No i trzeba naprawdę poklaskać chłopakom, że w tym wypadku osiągnęliśmy tak wysoki wynik, na jakim jesteśmy na czwartym miejscu w czwartej lidze. No właśnie, jak ktoś patrzył na wasze wyniki i formę, to przede wszystkim chyba szkoda, że ta runda dobiegła końca. No właśnie szkoda, my chcieliśmy jeszcze 2-3 kolejki zagrać, bo gdzieś się rozpędziliśmy, no ale myślę, że teraz w okresie przygotowawczym dobrze się przygotujemy i będziemy chcieli na pewno utrzymać tą wysoką dyspozycję. No oczywiście pokaże cała liga i mecze zweryfikują już na samym początku w marcu. Będą wzmocnienia dla Wiktorii zimą? Na pewno nie będzie jakichś wielkich wzmocnień typu, że ktoś przyjdzie z wyższej ligi, nie wiadomo skąd. Będziemy się rozglądać na pewno w regionie za zawodnikami gdzieś młodymi, tak jak to zrobiliśmy teraz latem, gdzie Gandecki, który przyszedł z Mikorzyna, gdzieś z A-klasy, naprawdę strzał w dziesiątkę z chłopakiem, który się wychowywał zresztą w Marcinkach Kępno. No myślę, że jest bardzo dużo młodzieży i składem gdzieś chcielibyśmy dokopotować 2-3 zawodników, żebyśmy mieli taką pełną 18-20 zawodników, którzy żebyśmy się nie głowili, co mamy robić przy kontuzjach czy przy kartkach, żeby ten zespół zawsze był nas 18 i wszyscy gotowi do gry. Nie brakuje głosów, że macie bardzo, powiedziałbym, takie dalekosiężne plany. Nawet mowa o awansie coś w przyszłym sezonie słyszałem. Jest coś na rzeczy? Nie, o awansie nic nie. Wiadomo, że gdzieś apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale no, do awansu to jest jeszcze bardzo dużo meczów i wiadomo, zawodnicy gdzieś urośli i myślą gdzieś, bardzo dobrze, że myślą o wysokim wyniku, ale no, myślę, że w czerwcu będziemy mądrzejsi, na pewno nie ma tutaj żadnych perspektyw do tego, żebyśmy awansowali, czy jest nacisk na to, żebyśmy awansowali. Na pewno będziemy grali o jak najwyższe lokaty, a każda drużyna chyba w czwartej lidze gra o to, żeby zdobyć mistrzostwo. Jeszcze na koniec zapytam, kiedy wracacie do treningów? Do treningów wracamy w piątek, 13 stycznia. Wcześniej zawodnicy mają rozpisane rozpiski, będą po 4 jednostkach treningowych. Będziemy trenować 3 razy w tygodniu i w okresie przygotowawczym przez 2 tygodnie 4 jednostki treningowe takie będą, gdzie będziemy tam więcej pracować. I myślę, że powinno to starczyć do pierwszego pucharowego meczu już z Jarotą 5 marca.